Cichopek nagle przemówiła z nadważnej dokumentacji. Wyjawiła prawdę o niej i Macieju. Kasia Cichopek postanowiła nieco umilić fanom sobotnie popołudnie i zwróciła się do nich w swoich mediach społecznościowych. Opublikowała wideo, na którym relaksuje się na balkonie i czyta ważną dokumentację. To, co powiedziała na jej temat, zachwyci niejednego odbiorcę. Katarzyna Cichopek zabrała głos w sprawie jutrzejszego poranka. Kasia Cichopek jest znaną aktorką, ale i doświadczoną gospodarz programów telewizyjnych. Od niedawna cieszy się stanowiskiem prowadzącej telewizji śniadaniowej Halo tu Polsat. Format prowadzi z Maciejem Kurzajewskim i nie da się ukryć, że choć dopiero co zaczęli swoją przygodę, szybko zyskali liczną grupę fanów. Kasia czerpie dużą satysfakcję ze stawianych na jej drodze wyzwań i właśnie zabrała głos w ich sprawie. Zrobiła to na swoim Instagramie. Oto szczegóły. Katarzyna Cichopek nagle to ogłosiła. Przemówiła z nad dokumentacji. Kasia Cichopek zwróciła się do ludzi podczas domowego relaksu. Choć wiele osób soboty spędza na odpoczywaniu, znana prowadząca ma jasne priorytety. Szykuje się na jutrzejszy program. Dobry wieczór, kochani. Jak mija wieczór? Mój bardzo dobrze. Jest tak pięknie, ciepło, siedzę sobie na balkonie i czytam dokumentację do jutrzejszego programu Halo tu Polsat. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy się budzić. Właściwie ja już będę obudzona i postaram się obudzić Was punktualnie o godzinie 8 u boku Macieja Kurzajewskiego. Czekamy na Was, kochani, włączajcie Polsat. Będzie piękny program i naprawdę super goście. Zapraszam, wyjawiła. Grażyna Torbicka zabrała głos w sprawie Katarzyny Cichopek. Kasia cieszy się dużą popularnością nie tylko ze strony widowni. Ostatnio została doceniona przez szanowaną osobistość z branży, Grażynę Torbicką. Dziennikarka z wieloletnim doświadczeniem wprost wyjawiła, co myśli o talentach Kasi. Kasia Cichopek to od dawna dzieli pracę aktorską z pracą prowadzącej. Nie śledziłam jej poczynań, ale z tego, co widziałam wcześniej. To jest właściwa osoba na właściwym miejscu, podsumowała w rozmowie z Jastrząb Post. Nowy format Katarzyny Cichopek cieszy się popularnością. Kasia realizuje się nie tylko jako aktorka i prezenterka Halo tu Polsat. Jest też prowadzącą formatu tej samej stacji, Moja Mama i Twój Tata. To program o szukaniu miłości, ale i akceptacji swojej dotychczasowej ścieżki życiowej. W programie dojrzali single po przejściach poszukują miłości. Szukają jej z pomocą tych, którzy znają ich najlepiej, własnych dzieci. W ostatnią środę wyemitowano pierwszy odcinek, który spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem ze strony widowni. Super, oglądałam bardzo dużo emocji i zwrotów akcji, po pierwszym odcinku wrażenia pozytywne, fajny pomysł, że dzieci mogą wspierać i doradzać rodzicom, dla mnie to samo życie. Zapewniają odbiorcy na oficjalnym profilu programu.